Witajcie, z tej strony Kawaii Brunet i zapraszam Was do recenzji mang, anagram oraz Czy chcesz zostać starą panną? Czy chcesz zostać starą panną? Bohaterkami tej mangi są cztery kobiety po trzydziestce. Piękne, inteligentne, dobrze zarabiające. Mogłoby się wydawać, że nic więcej nie brakuje im do szczęścia, jednak wszystkie są singielkami, a to w oczach społeczeństwa jest odbierane jako porażka. Samotny stan wytykany jest bohaterkom nie tylko przez ludzi postronnych, ale także przez ich rodziny. Masz mieszkanie, dobrze płatną pracę, stać cię na markowe ubrania i zdrowe jedzenie. Jeśli nie masz męża i dziecka, wciąż jesteś nikim, bo niby praca pracą, kariera karierą, ale gdzie ta obrączka? Czy chcesz zostać starą panną jest mangową adaptacją książki Mami a Mami, pisarki, która zmarła w 2016 roku. Za zilustrowanie jej historii odpowiedzialna jest Maria Okazaki, mangaczka, której najbardziej rozpoznawalne dzieło to Supli. Czy chcesz zostać starą panną porusza niesamowicie ważny i aktualny temat. Mogłoby się wydawać, że w XXI wieku rodzina, dzieci i zamążpójście nie są już wyznacznikami szczęścia lub pozycji w hierarchii rodziny i społeczeństwa. Niestety staropanieństwo wciąż jest uważane za piętno, a kobietom, które nie zdecydowały się na założenie rodziny, bardziej się współczuje niż wierzy w ich szczęście. Wciąż mimo zmieniających się czasów mężczyzn nie gna się tak do ołtarza, jak ma to miejsce w przypadku płci pięknej. Frazesy w stylu twój zegar tyka czy pośpiesz się, bo uroda przeminie, kobiety samotne słyszą nagminnie, a gdy przekroczą trzydziestkę, powoli skreśla się u nich termin przydatności. Manga jednak nie tylko naświetla owy problem, pokazuje jak ważna jest wiara w siebie i to, aby nie uzależniać swojego szczęścia od drugiego człowieka. Jeżeli czujesz, że małżeństwo nie jest dla ciebie, to po prostu tego nie rób. Zawieranie związku małżeńskiego pod wpływem presji rodziny lub innych ludzi może unieszczęśliwić cię bardziej niż wieczny status singla. Anagram. Bohaterką tej mangi jest Satsuki, dziewczyna, której dzieciństwo rzuciło cień na lata dorastania i dorosłego życia. Porzucona przez matkę, nie otrzymująca miłości od ojca, opuszcza dom w wieku 18 lat i zaczyna żyć na własny rachunek. Wchodzi w niebezpieczne i skomplikowane związki z żonatym mężczyzną, z chłopakiem pracującym w dzielnicy prostytutek, z kolegą z pracy. Nie ufa nikomu i nie wierzy w miłość. Co jakiś czas wracają do niej wspomnienia z dzieciństwa, które rzucą nowe światło na jej przeszłość i matkę, do której ma wielki żal. Satsuki będzie musiała stawić czoła swoim demonom i podjąć życiową decyzję w dniu, w którym dowie się, że jest w ciąży. Anagram jest dziełem Kirin Tendo. Tak jak manga, Czy chcesz zostać starą panną, zostało wydane przez wydawnictwo Hanami i porusza życiowe, ciężkie tematy. Oba tytuły są dobre, poruszają ważne kwestie dotyczące ciemnej strony społeczeństwa, życia i miłości, dzięki czemu uważam, że warto się z nimi zapoznać. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama oraz Twittera. Zachęcam do komentowania oraz subskrypcji. I do usłyszenia!